Dzień dobry. Dziś Data Workshop, gdzie za chwilę wyruszam i będzie bardzo ciekawy dzień. Bardzo będzie się dużo działo, bardzo będzie można się dużo nauczyć. Niestety ten film wyjdzie bardzo długi. Pół do siódmej, a już piękny dzień. Wspaniale, bardzo mi to już wpływa. Jest już jak widać jasno, zupełnie inaczej niż ostatnio bywało. I jesteśmy umówieni na siódmą. Zaczniemy od rozłożenia toru. Tak, będzie tor dla naszego samochodu 1 do 10. Więc mamy nadzieję, że uda się rozłożyć i że samochód będzie działał tak jak działał. Takie dziwne założenie. I chcielibyśmy raz, że uruchomić go, pokazać, także stworzyć możliwość rywalizacji może. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Natomiast dość często nasz mózg działa tak, że jak coś normalne, to potem próbuje zrobić wszystko, żeby zapomnieć o tym, bo po co się męczyć, po co komplikować sobie życie, więc można o tym po prostu zapomnieć. Też to zrobiłem. Natomiast ja tak przypomniałam o tym i pomyślałam, że no nie, nie możesz tak łatwo odpuścić. Tak, masz to jakieś marzenie, musisz kilka zrobić. Czasem te marzenia są troszkę mniejsze, czasem troszkę większe, a jednak musisz je zrealizować. I oni mnie bardzo sprawia, że w tym obrócie jestem słaby, więc jak możecie, to poproszę was. Jak miałam okazję się zastanowić, co ja chcę dokładnie powiedzieć, to najpierw pomyślałam o tym, że no dobra, pokażę o tym, że no, duży jest popyt na rynku. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to brakuje specjalistów, naprawdę ich brakuje. Pierwszy to jest podcast Biznes Myśli, który w tej chwili ma ponad 80 tysięcy pobrań. Zapraszam przeróżnych gości, bo od razu założyłem, że chciałbym, żeby tam nie było tylko mój głos, taka była ta wiedza dość różnicowana. Druga inicjatywa to jest Data Workshop. I na dzień dzisiejszy, jak to przeszkoliłem już ponad 700 osób i to są offline szkolenia, online szkolenia, robię kursy, absolwenci z moich kursów również jest na tej sali, co najmniej tak z 40-50 osób, tak mi się wydaje, że teraz jest. I trzecia inicjatywa, która wyszła dość świeża, kiedy robiłem przed tym consulting, ale zrozumiałem jedną prostą rzecz, że consulting jest bardzo ważne, nie tyle wiedzy te inżynieryjne, algorytmiczne i tak dalej, o ile wiedzy tylko koncepcyjne, biznesowe. Musisz zrozumieć, jakie problemy tak naprawdę chcesz rozwiązać. I to, co robimy w Intelligent, próbujemy się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli to, co faktycznie może pomóc biznesu, zamiast tego, żeby walczyć, czy to musi być model A czy B. Tak naprawdę model A czy B to jest pewna formalność, która podejmuje się dość szybko. Zdecydowanie trudniej jest znaleźć ten problem. No, warto powiedzieć, że wszyscy mówią, no, my też chcemy znaleźć właściwy problem, też to robimy. Natomiast robimy faktycznie to trochę inaczej, tak mi się wydaje. Zrozumiałem jedną rzecz, że ten proces, który pochłania mózg, pochłania ten sam intelekt, żeby to przygotować jak najlepiej, jest mega istotny. I ta chęć pomóc jest też bardzo ważna. I nawet zrozumiałem, że nie tyle jest szczęściem jako wynik końcowy, o ile jest ten cały proces. Kiedy twój mózg jest w trakcie robienia czegoś lepszego, o ile potrafisz to zrobić. No, na tyle, na ile potrafisz zrobić jak najlepiej. W związku z tym, że słońce jest do góry, to cienie, które padają na te załamania, pozwalają nam zrozumieć, gdzie jest tak naprawdę wybrzuszenie, gdzie jest to zagłębienie, czy jakaś inna część struktury. Z tych logicznych rozumowań próbowaliśmy ułożyć jakieś modele przez wiele lat. Tak urodziła się klasyczna, tutaj imię z Grekami, wizja komputerowa. Ona opierała się bardzo często właśnie na modelach matematycznych, pinhole camera, czyli takich modeli tego, jak wygląda przechodzenie światła przez dziurę po to, żeby rzutować je później na obraz 2D. Zbudowaliśmy tonę rozwiązań, które dotyczą rekonstrukcji przestrzeni 3D właśnie w oparciu o punkty charakterystyczne na obrazie, etc., etc. Natomiast okazało się, że dla wielu zadań związanych z wizją komputerową, w tym m.in. rozpoznawanie obiektów czy segmentacji, tym rzeczom, które my robimy naturalnie jako ludzie, no nie wystarczą tylko i wyłącznie modele. Po drugie, pojawił się hardware, który umożliwia tak naprawdę trenowanie dużo bardziej skomplikowanych modeli, które
Do tej pory nie było to możliwe. No i dostępność modeli, frameworków, z których co dzień korzystamy, Keras'a, TensorFlow czy PyTorcha, też zwiększył żywotne możliwości, które uzyskiwaliśmy, czyli które uzyskujemy, jeśli chodzi o wizję komputerową. Gospodarka jest jednym z większych GDP. Mamy fantastycznych ludzi, którzy kodują na najwyższym poziomie. Oprócz tego mamy też relatywnie komfortowe warunki za życia. Na przykład w startupach kalifornijskich czy tych, które pracujemy w Silicon Valley, jest naprawdę dużym luksusem. No i tak naprawdę pytanie dotyczy, czy wolicie być small fishy na big pond, czy big fishy na small. A to jestem, ja zaraz po przeprowadzę, jak widzicie, kartony jeszcze z napisane PFL, ale powiem wam szczerze, że naprawdę nie żałuję tego, że dosyć istotne i wydaje się, że mogą być również pomocne dla nas przy budowaniu waszych karier. Komputer był na pewno też generalnie. Po pierwsze latajcie tak dużo jak możecie. Są dwa powody, dla których ja generalnie lubię latać. Po pierwsze latamy z reguły daleko, co oznacza, że trochę zmieniamy sposób myślenia i tego, do jakich ludzi, rozmawiamy, z jakimi się spotykamy. Większość konferencji międzynarodowych, na które my się wybieramy, które ja osobiście polecam, z reguły są za granicą, więc warto latać, warto się będzie pojawiać. Poza tym jest to też czas offline. Nie wykupuję internetu w samolocie, więc generalnie to jest jedyne tak naprawdę czas dzwoni, nie pyta, nie hałasu, bo tego po prostu skupić się na tym, co uważam za słuszne. Druga rzecz, która jest dosyć istotna z mojej perspektywy, to connecting the dots. Tutaj chciałem przywołać, jeśli nie widzieliście, taki całkiem ciekawy talk, który Steve Jobs dał w 2011. Czy nawet wcześniej, na Stanfordzie otwierał ceremonię dla studentów. Mówił o tym, że tak trochę przekornie od wypadnięcia czy dropout ze Stanfordu był dla niego dropout z uniwersytetu, na który został wysłany, był dla niego jedną z ważniejszych rzeczy, bo później mógł wybierać przedmioty, które były na nim interesujące, kaligrafię, w ten sposób stworzył całą tą taką otoczkę związaną z doskonałością formy i treści i tych graficznych elementów Apple. Ja tutaj chciałem wam powiedzieć, że wy też powinniście łączyć te kropki, które macie na swojej karierze i jedną z takich dobrych sentencji, którą nas tam chodzi, usłyszałem, jest to, żeby zrozumieć, jakie mamy ninja powers. Każdy z nas ma jakiś tam zestaw rzeczy, przez które w życiu przechodził. Nie wiem, czy to związane z tym, że był kiedyś hydraulikiem, nie wiem, parał się różnymi rzeczami, a teraz robi machine learning, może warto z tego skorzystać i spróbować jakoś znaleźć takie interdisciplinary skills, które rzeczywiście przecinają te wszystkie wasze historie, po to, żeby wykorzystać, żeby zbudować wasz konkretny unique selling proposition. Każdy z nas ma jakieś rzeczy, których nikt inny nie jest w stanie powtórzyć, bo każdy z nas swoje życie przeżywa trochę inaczej, więc nie bójcie się wykorzystywać tego i na tym budować waszą wartość. No następna to jest make domain knowledge. Tutaj mam kilka historii, o których mogę wam jeszcze powiedzieć też w kuluarach. Jak wygląda bardzo często moje przedmioty, czy moje projekty ze studentami, którzy przychodzą, mając jakiś problem i pierwszą rzeczą, którą robią, to no to walimy bidirectional LSTM z RN-ami i learning rate i w ogóle jeszcze gun do augmentacji. Nie polecam. To znaczy, zrozumcie w pierwszej kolejności dla problemów, w którym się mierzycie, jak ważna jest domena i jak ważne są rzeczy, które próbujecie rozwiązać od strony takiej czysto praktycznej. Mamy na przykład projekt na Politechnice Warszawskiej zajmujący się analizą zdjęć USB. A tak naprawdę w pierwszej kolejności zależy nam na tym, żeby odtworzyć to, w jaki sposób lekarz podejmuje tą decyzję. Wykorzystujemy najprostsze możliwe metody, detekcję linii centralnej, analizę segmentów, a dopiero później przechodzimy w te dużo bardziej skomplikowane i kompleksowe modele, których nie do końca wszyscy rozumiemy, jak działa. Oprócz tego, że polecam generalnie pocałunki, to również tutaj wracając do tego bidirectional LSTM-a, generalnie polecam trzymać się prostych reguł i takich, które wy rozumiecie. To jest coś, co jest zarówno dotyczy maszyny learningu, jak i computer vision energii. Jeśli nie wiecie, jak działają proste algorytmy, to nie na siłę nie idźcie w stronę tych bardziej skomplikowanych, bo zasada shift-linked out generalnie działa wszędzie. Jak nie wiecie, co się dzieje na początku i wrzucacie dane do jakiegoś algorytmu, bo coś tam ponoć ma wyskoczyć, to na pewno coś tam ponoć wyskoczy, ale nie do końca będziecie wiedzieli dlaczego. Więc lepiej zrobić
prosty krok w tył do tego, do tych czasów prehistorycznych przed 2012 i spróbować prostych algorytmów baseline'ów typu SBN czy Random Forest, zrozumieć, jak te dane wyglądają i dopiero później przechodzić w coś, co... No i get ready for winter. Ja generalnie staram się ostrzegać przed zimą w AI, nie dlatego, że wiem, kiedy ona nadejdzie, nie wiem. Natomiast takie przekonanie, że zaraz się skończy, bo to jest motywem do tego, żeby wyciskać najlepsze rzeczy z siebie i robić to najbardziej, najlepszą robotę, największej jakości, jaką jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Takie ulewanie nizm, że AI jest fantastyczne i będzie jeszcze przez następne 100 lat działało, no trochę sprawia, że to domyślnie stajemy i spoczywamy na laurach, co może by to było dosyć niebezpieczne. Więc to są moje takeaway. Na koniec krótka przerwa reklamowa. Polecam też, jeśli jesteście zainteresowani tematami wokół Computer Vision i wokół ale dwa eventy, których jakoś tak jest nazywany Warsaw AI, to jest cykl kwartalnych spotkań poświęcony właśnie eksperckiej wiedzy dotyczącej AI, machine learningu, komputer vision w Warszawie, ale też zapraszamy ludzi spoza Warszawy, a pewnie to jest konferencja, którą organizują studenci na Wydziale NIMów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mam przyjemność być w Radzie Naukowej w bardzo wysokiej jakości. Toki, rejestracja teraz jest otwarta 20 października, więc serdecznie Was do tego zapraszam podczas tych warsztatów. No i jeszcze raz dziękuję serdecznie za wysłuchanie i za zaproszenie na ten fantastyczny event. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że już w przyszłym roku Polska będzie reprezentowana na światowych konferencjach o uczeniu maszynowym przez liczniejszą grupę. Teraz będzie historia o wyjściu ze strefy komfortu, kiedy z jednej strony wcale nie było takiej potrzeby, ale gdzieś głęboko w duszy coś drapało. Fajnie wam, ludziom, rozumieć, czym jest dusza. Krzysztof Sopyła opowie o porażkach, które poniósł, ale też o tym, co go nauczyło, by iść dalej naprzód. Słuchajcie, pierwszy dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tutaj z wami być. Chciałbym się dzisiaj podzielić swoją historią, tak, zresztą też kolejnym pomysłem nosi, żeby nie mówić już na stricte technicznych, ale trochę bardziej o tym, skąd się wychodzimy, dokąd idziemy. Zatem już była. Przez wiele lat pracowałem na uczelni około 7, teraz w pewnym czasie coś mi zaczęło przeszkadzać, związany z wynikiem z działu firmy informatyczną. I chciałbym się powiedzieć taką dobrą sprawę o dwóch rzeczach. Krótko, dlaczego jeszcze nie wyszedłem, bo to proces jest wychodzenia z uczelni nie taki prosty, jestem jeszcze. Z uczelnią związany trochę oszukuję i się z urlop chowawczy pewnie. Mogę sobie coś robić na boku w firmie, ale formalnie z uczelnią jestem związany. A z drugiej strony chciałem powiedzieć o własnym startupie, który był niejako początkiem takiego mojego wyjścia. To jest dla mnie taki number one. Z jednej strony przy tworzeniu plona, z drugiej strony przy pomaganiu innym startupom, które przychodzą do nas, żebyśmy pisali do nich pełny soft. Z perspektywy czasu doszedłem do wniosku, że to jest jedyna rzecz, jaką można się zająć. Nie ma sensu zajmować się tym, co mogą dać tylko pieniądze. Jeżeli będziesz robił to, co kochasz i to ci, nie daj Boże, wypali, to prawdopodobnie będziesz się tym zajmował albo do końca życia. Myślę, że statystyki pokazują, że średnio 7 lat, po 7 latach ludzie jednak chcą wychodzić i zajmują się czymś innym. W związku z czym na szczęście sporo ich zawrócili, bo ciężko z szablą zdobywać czołg. No, może jeden się uda, ale dywizję pancerną ciężko byłoby w ten sposób rozgromić. Jakby rozgromić, to już byłby słaby, te pancerki dostał czy coś, ale ich na szczęście zawrócili. Więc ja się często zajmuję, że to takie było właśnie podejście tego typu kwestii. Okej, dobra, jedziemy. Na pewno damy radę. Z historii walki do Dawida z Goliatem są bardzo inspirujące, ale no, często dobrze zmierzyć siły na zamiary i podejść do tego
bardziej racjonalnie. Jest kilka takich przykładów, które ja teraz sprawdzam. To są takie jedne z podstawowych rzeczy, czyli liczba przychodzących, ilość followersów social media i tak dalej. To pokazuje, na ile silna jest społeczność, na ile silny jest produkt i czy ma sens po prostu z nim walczyć. Bez rozmów z klientami. Za dużo się skupiliśmy na tworzeniu produktów. Tak? Dla nas to była mega fajna, że możemy bawić się tymi wszystkimi technologiami, że to zaczyna działać, że to zaczyna liczyć, że to się skaluje i tak dalej, i tak dalej. No nie mieliśmy w ogóle marketingu. Zaczęliśmy gdzieś tam dwa lata po starcie projektu. Tak mi się wydaje, właśnie kuriozalne. Nie mieliśmy wizji i misji, czyli dokąd dążymy, co chcemy osiągnąć i do kogo chcemy tak naprawdę sprawę dotrzeć. No i byliśmy bardzo naiwni, że uda nam się powalczyć z większymi graczami. Na zasadzie takiego odruchu i takiego pójścia na hura bez policzenia pewnych rzeczy, czy sprawdzenia pewnych rzeczy. No i rozproszenie innych projektantów to jest to, że z jednej strony staraliśmy się prowadzić sobie chaos, a z drugiej strony chcieliśmy oddać komuś pełny ład na człowieka. Okej. Dzięki wam bardzo. Jest wspaniale, już odbyły się pierwsze prelekcje, keynote już był, bardzo fajnie to się zapowiada. Bardzo fajne wydarzenie i już mam parę nauk, które chcę potem wdrażać. Tu uwieczniam to wszystko na filmach, więc niestety ten film wyjdzie bardzo długi. Natomiast tor mamy rozłożony, samochód już jeździ autonomicznie, są też problemy, które miewaliśmy i jakoś sobie z tym poradzimy. A teraz szykuję się do prezentacji, do mojego tutoriala a propos uczenia samochodów autonomicznych w przeglądarce. Po prezentacji konferencja jedzie w najlepsze, już jest po obiedzie. Wszyscy wyszli troszkę odpocząć na zewnątrz, bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. Niedługo się skończyła moja prezentacja na temat mojej drogi do wykrywania obiektów. Ja nazwijmy to po prostu porażka. Tak, żeby uczenie było większe, warto mieć trzech kompanów podróży. Ja nazywam ich trzema filarami wsparcia. Pierwszy to twój współtowarzysz, czyli tak zwana osoba, która jedzie z tobą na tym samym wózku. Nie musicie siedzieć cały czas obok siebie, ale ważne jest to, byście się wspierali. Zarówno w momentach zwątpienia, wymieniali swoje opinie, jak i w momentach sukcesu, bo to po prostu mobilizuje. Sama pamiętam, jak dość długi czas siedziałam nad jednym problemem optymalizacyjnym. Aż nagle, pewnej nocy, zdarzył się cud. Rozwiązałam to. Była trzecia w nocy, a ja chciałam wykrzyczeć to całemu światu. Na nieszczęście mojego męża, on był przedstawicielem tego świata, więc podeszłam do niego i wykrzyczałam mu, licząc na szampana, ile to osiągnęłam w blasku fleszy, na co on powiedział: super, idź spać. No i w sumie nie mogę mu się dziwić, nie wiedział, przez co przychodzę, nie rozumiał moich rozterek i nie wiedział, czemu nie lubi, jak go budzę w nocy. Także dla dobra swojego i swojej rodziny znajdźcie współtowarzysza, takiego, który będzie rozumiał, przez co przechodzicie, będzie rozumiał wasze rozterki i będzie świętował z wami wasze sukcesy. Kolejna osoba to mistrz. Nie jest niczym nowym, że warto mieć kogoś, kto wie więcej. Zwłaszcza, kiedy uderzycie o mur, a będziecie mieć taki moment. Jak często powinniście się spotykać? I to może wam zaskoczę. Im mniej, tym lepiej. Dlaczego? Bo jeśli spotkacie się raz przez jedną godzinę na tydzień lub na dwa tygodnie, będziecie mieć pewność, że rzeczywiście merytorycznie się do tego przygotujecie. A to sprawi też, że wasz mentor będzie widział, że szanujecie jego czas. A to ważne w tej relacji. Bo nikt nie da wam niczego na tacy. I to sobie zapamiętajcie. Wszystko, co tutaj powiem, tak naprawdę musicie przetrawić przez wasze potrzeby. Dopasować do tego, co będzie najbardziej użyteczne właśnie dla was. A gdzie znaleźć takiego mentora? Są gotowe programy mentoringowe, na przykład TechLeaders, które całkiem niedługo rusza. W zeszłym roku mentorował też Wladimir.
Polecam wam zaaplikować, ale możecie po prostu odezwać się do osoby, którą podziwiacie na LinkedInie, czy na konferencji i dalej. Kolejna osoba to uczeń. Mówię osoba, ale tak naprawdę może być to rzeszoc. A dla osób, które są właścicielami danych algorytmów, chociażby bogate wykorzystanie sensorów, takich jak mikrofony czy kamery. Ale żebyśmy się zrozumieli, to nie ma być tak, że teraz przez rok będziesz eksperymentować, jak ma wyglądać twój roczny plan. Więc dodam tutaj mądrze. Jeśli będziecie mieć dodatkowe pytania, to za chwilę będę dostępna w strefie Ask Me Anything. A jeśli te pytania przyjdą wam do głowy troszeczkę później, to możecie też do mnie pisać na maila bądź na LinkedIna. Odpowiadam, nie zawsze wracam, czasami po jakimś czasie, ale generalnie odpowiadam. Więc jeszcze raz na koniec przybiję z wami piątkę. Życzę wam sukcesów na waszej ścieżce w świecie napędzanym danymi i proszę wam, przekażcie dalej tą piątkę. Dzięki. I już za chwilę zaczynamy moje wystąpienie. Gościem symulacyjnym możecie na podcaście u Władimira posłuchać, opowiadam trochę o tym. To jest niestandardowe mocno podejście w Polsce. Wyjaśniliśmy sobie bardzo szybko, że to nie będzie za 3 tygodnie, tylko że to jest proces, który będzie trwał. I to jest bardzo ważne. To jest właśnie, to realizuje ten cel, o którym ja mówiłem. Dostałem gwarancję swobody testów, znaczy wiemy, ile kasy możemy stracić na tym, że mi się coś nie powiedzie, ale to ja projektuję te testy. I mam, jak już stwierdzę, to jest dobre rozwiązanie, mam zasoby IT, które to wdrożą na produkcji. No i tak, i jakieś inne zadania, bo okazało się, jak wszedłem do organizacji, że jest tego bardzo, bardzo dużo. Umówiliśmy, najpierw zrobimy to, potem będziemy się bawili innymi rzeczami. Więc zapewniłem sobie pewien komfort, ale zapewniłem też organizacji bardzo duży komfort z tym, co robimy. I oni widzą teraz, że zmierzamy do tego celu, który sobie ustawiliśmy i wiedzą, co się dzieje. Nie ma tak, że mieli zupełnie inne oczekiwania. Ostudziliśmy to na początku. No i pewne zadania, które stwierdziliśmy, że choćby nie wiadomo, co się działo, ja ich teraz nie będę robił, mam swobodną ścieżkę do outsourcowania, tego, co da się łatwo outsourcować. Przez komputera kwantowego musimy mieć co najmniej kilka milionów dolarów, możemy wydać. Z drugiej strony symulatory, którymi dysponujemy teraz, czy te, które da się napisać, są bardzo rozbieżne w stosunku do tego, co dzieje się w faktycznym życiu, czyli symulator wypuszczony przez D-Wave'a kilka lat temu nijak się miał do tego, w jaki sposób funkcjonował komputer, powiedzmy komputer kwantowy, dlatego że tak naprawdę maszyna od D-Wave'a nie do końca jest takim komputerem kwantowym, dlatego że nie jest w stanie wykonać dowolnego algorytmu kwantowego. Jednakże jest to komputer, to taka maszyna, która potrafi wykonywać wyżądanie kwantowe. Maści znajdywanie optymalnego przejścia po grafie, znajdywanie największej kliki w grafie. W tym przypadku, gdy docieramy do złożoności wykładniczej, czas wykonywania na dużych zbiorach danych jest... Mam nadzieję, że fajnie dzisiaj spędziliście dzień i zdobyliście nowe doświadczenie. Z mojej strony mogę stwierdzić, że fajnie się dzisiaj bawiłem, robiąc zapowiedzi. Akurat nie mam emocji, ale chyba muszę teraz powiedzieć, że jest mi trochę smutno, ale trzymam kciuki, aby była kolejna edycja. Dziękuję bardzo za tę unikalną okazję, żeby być dzisiaj z wami. Dziękuję i do usłyszenia. Dzięki wielkie, Wisku. Bardzo się byłeś pomocny. I dzięki wielko wszystkim mam, którzy przyszli i powiedzieli, że warto kontynuować te tyły, które dzisiaj się pojawiają. Mam nadzieję, że do zobaczenia na konferencji, na turze, też powiem od razu, mogę zdradzić, więc mam broni, że umiem zrobić na kartę, jeszcze nie dokładnie wiem kiedy, ale kartą jeszcze nie robiłem, więc muszę przydać na sobie, co sobie zrobić na kartę. Wypowiedzi gdzieś tam się pojawią, warto śledzić. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Konferencja zakończona. Jestem strasznie wdzięczny Władimirowi za organizację tego, za stworzenie konferencji całej, poświęconej tak naprawdę uczeniu siebie, ciągłemu rozwojowi w kontekście właśnie sieci neuronowych, deep learningu, machine learningu. My
więc bardzo dużo dobrych prezentacji i też wnioski są też takie, żeby jednak skupić się na tym, żeby poszerzać kompetencje w Polsce, pamiętać o tym, żeby trzymać IP, czyli prawa własnościowe też w Polsce, żeby jakby ten potencjał Polski zwiększać, by zaistnieć na arenie międzynarodowej, by też rozwijać naszych studentów, rozwijać osoby, które są u nas, by zdobywały jak najlepsze kompetencje. I tutaj fantastycznie jest, Władimir to realizuje, tworząc ten Data Workshop Tour, tworząc kursy, szkoląc. Naprawdę to jest coś wspaniałego i to szalenie podziwiam. Ja też będę chciał zacząć tworzyć jakieś kursy, szczególnie jeśli chodzi o rzeczy związane z wykrywaniem obiektów, czy robotyką mobilną, może coś o samochodach autonomicznych. Także wszystko przed nami. Mam nadzieję, że jak najwięcej uda mi się takich zwariowanych pomysłów zrealizować. A pewnie taką jedną z pierwszych rzeczy, którą bym chciał dołożyć, byłby hackathon. Hackathon związany z samochodami w skali 1 do 10. Więc tutaj jeszcze mam parę pomysłów, natomiast o tym jeszcze nie będę wiele mówił, bo nie wiem, czy będę to realizował, czy będziemy to realizować z kolegami. Tak naprawdę wszystko się okaże w najbliższej przyszłości. A teraz wracam już do domu po konferencji. Już w domu. Tak wyglądają identyfikatory. Było miejsce na przyklejenie zainteresowań, które mamy. Była też kartka z tymi zainteresowaniami, skąd możemy wybierać i możemy przyklejać. I do zobaczenia jutro.